Mamy wzmacniacz Voicecraft, który po podłączeniu działał jeden dzień, na następny dzień niestety już od samego rana nie dał śladów życia. Wzmacniacz w dalszym ciągu śpi. Bas z głośnika się nie wydobywa. Kontrolki się nie palą, nawet nie świeci się protekt, który powinien się tutaj zapalać z racji problemów napotkanych. Kompletnie nic się nie dzieje. Chodzi wiatrak, czyli jakieś napięcie do niego dochodzi. Spróbuję odpiąć się głośnik i zobaczę, czy to może coś tutaj da. Kable głośnika zostały odłączone, niestety, ale to dalej nie pomogło. Wzmacniacz śpi. Wyjęcie, włączenie bezpiecznika. Także nie powoduje zatrzymania się wiatraka, co jest bardzo dziwne, dlatego że w tym momencie cały wzmacniacz przy wyjętym bezpieczniku nie powinien w ogóle pracować. On powinien tutaj stać w miejscu, ten wiatrak. Bezpiecznik jest to główny element, który łączy całe urządzenie z zasilaniem. Coś jest nie tak. Głośnik na wzmacniaczu moim działa. Ewidentnie ma tutaj winę wzmacniacz, który wyłączył się. Chodził dnia wczorajszego, dzisiaj rano już nie chodzi. Dziwna sprawa. Z ciekawości zajrzymy do niego. Dlatego, że po włączeniu pojawia się tylko i wyłącznie buźnięcie kontrolki zabezpieczenia, po czym ona gaśnie i nic więcej. Chodzi tylko o wiatrak, muzyka nie wydobywa się z wzmacniacza. Teraz odkręcę te wszystkie 6 śrub, zobaczymy, co się nam ukaże. Zaraz powąchamy go, czy nie śmierdzi spalenizną. Zobaczymy, czy odkręcenie tych śrub w ogóle pozwoli nam już zobaczyć, co on ma w środku. Być może to jest tylko jakaś maskownica. Nie wiadomo, co nam to umożliwi. Wzmacniacz, jeżeli chodzi o wiatrak, który chodzi, pomimo wszystko prawdopodobnie bierze napięcie z sterowania radiem. Natomiast samo zasilanie główne wzmacniacza tak jakby nie działało. To jakaś fizelina, która uniemożliwia jakby przeciśnięcie czegokolwiek przez te kratki. Zobaczmy, co tutaj ma, jak to wygląda w środku, czy nie ma czegoś nadpalonego. Ścieżki wszystkie zdają się być ok. Nie jestem pewien, czy już ktoś tu nie grzebał. Tu są jakieś dziwne luty. Tu już było dotykane lutownicą kiedyś. Są tu ślady po śrubokręcie. Jakieś skrobanie tu było czegoś. Także nie jestem pierwszy, który tutaj zagląda. Niewiele widzę, jeżeli chodzi o ułożenie. O luty od transformatorów, od końcówek mocy, od tranzystorów. Natomiast, żeby to sobie umożliwić, prawdopodobnie będę musiał ściągnąć panel przedni. Dzięki temu wysuniemy wszystko tutaj do góry, albo jeszcze możemy sobie zrobić taki zabieg. Ściągniemy tą dolną pokrywę. Tak nie jest potrzebna.
Okej. Mamy kolejny element odkryty. Sprawdzam teraz, robię oględziny, jeżeli chodzi o wejście wzmacniacza. Sprawdzam najpierw kondensatory, czy nie są jakieś poprzepalane. Czy nie są uwypuklone jedynka. Z tego co widzę, na razie nic tutaj złego się nie dzieje. Nie widzę żadnych elementów, które mogłyby być spalone, wystrzelone. Ale są to pobieżne oględziny, więc popatrzymy co się dalej dzieje. Dziwnie wygląda ten tranzystor, tutaj mocowanie tak jakby było lekko przegrzane. Zobaczymy co dalej uda się wypatrzeć. Będę musiał go wyciągnąć stąd, dlatego że w tej przestrzeni, gdzie ja tutaj cokolwiek mogę w tym momencie widzieć, nie widzę nic, co by mogło być upalone. Przegrzane. Jest, mam. Akurat gdzieś tam pod rantem dopiero teraz dopatrzyłem, że jest ścieżka przepalona. Nie wiem, czy to będzie widać akurat w tym miejscu, ale jest tam zwęglone, także podejrzewam, że tą ścieżkę przeciągniemy. Zrobimy mostek drutem i powinien wzmachol działać. Banał, ale na tyle uporczywy, że unieruchamia wzmacniacz. Zatem nie pozostaje nic innego, jak rozkręcić całą płytę główną, odseparować ją od obudowy. Włączyć musimy też tutaj końcówki mocy, dlatego że one są przytwierdzone na stałe takimi mostkami termicznymi. Z tego co widzę, końcówki są posmarowane pastą przewodzącą ciepło, natomiast jedna z nich niestety nie była. To mnie niepokoi. Tutaj zobaczcie, tu nie ma, tu jest. To już trzeba pozostawić producentowi. Dlaczego tego nie posmarowano? Niestety, ale nieposmarowanie końcówki mocy tym preparatem może powodować, a na pewno powoduje gorsze przewodnictwo cieplne. Zatem i większe nagrzewanie się. Okej. Teraz świetnie widać element spalony. Jest tutaj to miejsce. Nie pozostaje nic innego jak naprawić ścieżkę i ponownie złożyć wzmacniacz. Wzmacniacz, który uległ uszkodzeniu, posiada przepaloną ścieżkę. To co zrobię tutaj, aby to usprawnić, to dokonam
połączenia jakby obwodów tej ścieżki za pomocą przewodu miedzianego o cienkim przekroju, tak aby przewodnictwo zapewnić w tym obwodzie. No i zobaczymy, czy to tak naprawdę była główna przyczyna tego, że wzmacniacz nie chciał się uruchamiać. Do dzieła. To obejście powinno zapewnić przewodnictwo, także składam wzmacniacz, no i zobaczymy, czy w próbie wyjdzie, że działa, bądź nie działa, i zobaczymy, co dalej trzeba będzie tutaj szukać, jeżeli faktycznie nie zadziała. Wzmacniacz został złożony, jeszcze nie ma obudowy, ale nie jest to na tym etapie wymagane. Robię w tym momencie próbne podłączenie wzmacniacza, zobaczymy, co się stanie, gdy włączymy mu napięcie z radia. Zobaczymy, czy wzmacniacz zadziała. Wszystkie przewody mamy już w tym momencie podłączone. Pozostaje tylko włączyć radio i zobaczyć, czy system zagra. Wiatraczek słychać, że już się włączył na obudowie wzmacniacza. Skręcimy go na razie tutaj na mocy. Kontrolka się niestety nie pali. Kontrolka nadal nie działa. Niestety, ale wzmacniacz dalej śpi. Thank you.